Juuu, siema wam wszystkim, tutaj Hanta, a to jest trzeci odcinek gry Spec Ops The Line. I co, będziemy się dalej zmagać z burzą piaskową i z jakimiś gnojami, którzy się wzięli znikąd w Dubaju. Serio, co oni tam robią? Przecież to powinna być strefa zamknięta, tam nikogo nie powinno być, nikt się tam nie powinien kręcić. A jednak, refugees. Czyli refugees to są ci, no, uciekinierzy, uciekinierzy, ale nie w tym znaczeniu. Chwila. Co to jest? Rysunki. Ja, ci wyglądają normalnie jak te, które my z T-Voltem robimy. No, ten to jest w ogóle szczególnie ładny i ten tak samo. Ty, te... Co za skumbagi? Wzięli, powiększyli rysunek i wydrukowali gnoje. Jak tak można? Skoro oni mieli tą normalnie drukarkę i tak samo ten gość jest stąd, tu. Tutaj widzę, wieszają kogoś. Ta wypłakaca jezioro. Łez. Smutne te rysunki. A jak tak bezczelnie kopiować można? Krzyżyki. Czemu ja kłócam? O, tu jest Intel. Era nie. Aha, i to się odsłuchuje. Found a doll in the OZ. No way it's left over from the old days. Diamond earrings for eyes, silk for a dress. This was made after the storm wall fell. No, ciekawo. Gdzie tu normalnie żyli sobie ludzie? Refugees, Boże, polskie słowo. To jest najgorsze, po prostu, jak się uczy człowiek jakiegoś języka i później poznaje słowa w tym języku i przestaje sobie tłumaczyć na polski, co one znaczą. Zna się znaczenie, ale zna się je tylko po angielsku. Nie mogę sobie teraz przypomnieć, jak jest po polsku. Refugee. To są tacy, no, ci, co uciekli gdzieś tam właśnie z jakiegoś zagrożenia i są ocalonymi osobami. Boże, co tam się dzieje? To jest jakiś kościół. Chłopaki, schodzimy tam. No, zresztą musimy. Kurde, ile świeczek. Tyle świeczek. Tak mało amunicji. Czemu ja w ogóle nie pokazuję mi się? Aha, teraz mi się nie będzie pokazywał. Mogę przejść i zgasić świeczki, super. Lugo to tym padzido. Dobra, nie będzie mi. Faktycznie mają pianino. To jest fortepian, a nie pianino. No ale to nieważne. Znaczy nie, przepraszam, bo piano to nie jest faktycznie pianino. Albo może. O kurwa. Właśnie. Holy shit. Tyle tu już amerykańskich żołnierzy wymordowali i wszyscy liczą na to, że my w trzech weźmiemy ich ten. A tu jest co? Alma? Chociaż tu jest więcej, widzę dzieci z wypalonymi oczami. Security in your life. Ja. Financial center. Financial center. A jednak znaleźliśmy kogoś żywego. Dubai would be at peace if you hadn't stirred up the locals. Got them killing soldiers again. Did you really think we weren't gonna fight back? We hoped you would. The CIA doesn't start when it can't finish. Well, now's the time to prove it, because I'm not telling you shit. No! What the hell? Dobby, yes! Zabiliśmy złego. I look stupid to you? No, that's why you're gonna point that pistol somewhere else. Lower your weapon, I'll lower mine. Not gonna happen.
No. You got a name? McPherson, first lieutenant. You? Walker, captain. We found your friend at the plane. He told us where to find you. Really? Where's he at? He didn't make it. Why am I not surprised? So what? You think we killed him? I didn't say that. You're not saying much of anything, lieutenant. Article 4, captain. You gotta speak to my commander. Well, where's he at? By now, I'd imagine he's just downstairs. Yeah, I'll bet. Why don't you wait here? I'll go get him. O co tu chodzi? To był niby zły, a teraz... Chuj tu chodzi w ogóle? Powinien być nam wdzięczny, że go ocaliliśmy. Czemu ja nie mogę iść dalej? Może to ten był dobry? Nie, chociaż chyba nie specjalnie. Kiedy hostage. Ja. Chuj wie, o co tu chodzi? Nie, chciałem sobie jeszcze granaty wziąć, ale trudno. Super, tamten gość spierdzielił. Naprawdę dziwne rzeczy tu się dzieją. Następny intelligence. Not the manliest of tactics. It's normal for the CIA. Yeah, but killing U.S. soldiers isn't. Look, I don't know their names, but they're CIA. Who else could they be? You know our orders. There they are! He's right on top of you! Co jest? Czemu oni do nas strzelają? Co za chuje? Fajnie! I teraz mamy się tu z amerykańskimi żołnierzami. Super. O chuj chodzi w tej grze? No, to prawda. Ja nic tu już nie ma. No właśnie, czekajcie, co ja w ogóle tu mam? Skara, który nie ma amunicji chyba. O, nie ma, 20 w magazynku. 3T. Tu mam. No, zmienię sobie na to. Chyba, że oni faktycznie mają AK-47. Kurwa, jednak tak. No, co za debile. Ten w ogóle ma jeszcze coś innego. Ale przynajmniej do AK mam najwięcej naboi. Powinienem przynajmniej mieć. Nie czuj. Kurde, mam mniej niż miałem. O chuj chodzi. Dobra, trudno. Ciśniemy. W ogóle nie włączyłem stopera. Miałem. Tak orientacyjnie w sumie go włączam. Włączam. Super. Tu jest jakiś gość, ale to chyba on jest ten. Do tamtej nie mogę strzelić, chyba jest manekinem. Coś tu w ogóle jest? Chciałbym uzupełnić ammo albo coś, no ale widzę, że niespecjalnie mogę. Dobra, no to przechodzimy. Fajnie, o to CIA, zabijmy ich. Kurwa, myślałem, że jesteśmy Amerykanami. Fuck you, przełaź się przez ten mur. Idiota. O chuj chodzi z tym CIA, dlaczego nie się tłuką? Dobra, ja aż weźmy sobie. Chociaż nie, Skar chcę zachować, ten mi się niepotrzebnie zmienił. Weź, że to zmień, Boże, jakie to jest przejesarane z tym zmianą broni. Ten kurwa nie żyje oczywiście, no bo po co miałby żyć? Tu są jakieś granaty stanowe. Dobra. Ten ma AK-47. Oszaleć tu można z tymi. Faktycznie są manekiny. Fuck, co tu się dzieje? Czemu tu granat mi leciał w ogóle? Ja jest tu casual i chodzę, a wy tu mi granaty rzucają. Gdzie oni te granaty tu rzucają nam? Gdzie oni w ogóle są? Ja nie widzę nic. Dobra. Nie mam już ammo. Najpierw wymordowaliśmy jakichś ludzi. Teraz mordujemy swoich. Gin. Kurde, super. Ten wygląda jak ten poprzedni, co zginął przed chwilą. W sensie tam u góry. Naprawdę nie kminie. Dobra, są granaty. Widzę, że trzeba przejść i zabić wszystkich. Kurde, miałem granaty wziąć.
Głupia gra. Wow, fajnie, przeskoczyłem przez piecyk. W skarze nie mamy naboi. Tu mamy... też nie mamy naboi. UMP-45 mogłoby być dobre, ale... Jezu, strasznie tu nie ma naboi, a ci w ogóle don't give a fuck i cały czas mają naboje. No ale dobra, nieważne. Załóżmy sobie ten cichacz. No jak strzelają do ludzi. No, to akurat prawda. How's that help? You just said the 33rd rogue. Conrad wouldn't abandon his duty. The 33rd may be hostile, but I guarantee the colonel isn't. Take a fucking picture. How can you be sure? Because I know the man. Now get that open. Not a problem. No, otwierać, gnoje. Kucniemy. Dobrze. Jest, tu są ludzie. Tu nie powinno nikogo być. To jest przesrane. Ale faktycznie momentami przypomina Bioshocka tym swoim stylem. Kurwa, tutaj jest cały oddział i ludzie. Czapka mu spadła. Wybaczcie, nie odzywałem się trochę, ale spróbowałem zrozumieć, co on mówi, ale nadal nie rozumiem, co oni kurwa zamiar mają zrobić. Znaczy, co oni robią tak naprawdę. To zadam. Dobra, przynajmniej ammo mam. A jej muzyka znowu zajebista. Fuck. Macie granatnik co jakiś? No, chowaj się. Gdzie ten granatnikowy gość? Tu jest. Mogę kogoś zobaczyć? Naprawdę zajebista muzyczka jest w tej grze. Za to już się należy duży plus. Fuck! Nie mam mu! Nie mam mu! W tym też nie. No to czas się zamienić. Dobrze. Koniec! Nie ma nikogo. Tu jest słabo. Naprawdę jest słabo, bo nie ma amunicji w ogóle. Przed chwilą było to jakieś AK-47, ale... Fuck me, right? Przynajmniej muzyki posłuchamy. Nie, muszę jeszcze piętro wyżej wyjść. Może tam coś mają. Na pewno coś tu mieli. Podjebali. Cholerne KS-y. Dobra. Nie mam absolutnie nic i jestem w dupencji. A śmiesznie, oczywiście broń trzeba zmienić E, ale kukiem myszki zmieniałem sobie granaty. To jest w ogóle dziwne. O! Nice. To naprawdę było świetne z mojej strony. Gdzie ty tam co widzisz? Kurde, nie ma mammo. Tak bardzo nie ma mammo. Tego, bierzcie. Ja potrzebuję ammo. Super. Sirius, tylko to mam pod ręką. To jest scumbag. Dobra, wrzućmy sobie jakoś granat.
Może tak. Dobrze. A możecie na to strzelać? Nie, oni tam nie strzelą. To jest problem. Natomiast ja... Może tu... O kurde, granatnik, dobra. To jest pomysł. Gdzie jeszcze są gnoje? Fuck. Łaskawie wejście go zdejmijcie. Albo ja go zdejmę, albo nie. Czekam aż tutaj przyjdzie koleś. Jest! Nice, dobra. Te tutaj granaty rzucają. Dobra. Co ja tu mam jeszcze? Skara z jednym pociskiem. Dobrze. I UMP gdzieś było. O właśnie. Tego było tu gdzieś więcej. Yes, refill ammo! Nice. Zaczyna się robić coraz ciekawiej. No, dropuj. Tych, zajmijcie się tymi. Dobra. Co jemu kręgosłup tam wypadł, czy co? Nie wiem, jak ja teraz strzelam, ale... Tak chyba nic nie zrobię. Tego zabijcie. Ops. Przynajmniej można sobie oznaczyć ich. Widzę, że jeden, bo jeden ma tu snajperkę, ten Lugo. To on tu snajpi. A natomiast ten rzuca granatami, ma nieskończoność granatów. Nie wiem, czy te bronie im znikają, czy kij, wie co. W sensie te, które mają przeciwnicy. No dawaj. Nice. Drugi. Chyba nie żyją. Dobra, tu już nic nie widzę. Chodźcie, chłopaki. Zbierajmy jakąś amunicję. Nope, nie ma nic. Super, chodzą bez broni. A, tutaj moi chłopaki. Dobra. Fuck, skądś strzelają. Skryjże się. Granatnik. Bycie z YouTube'a. Wzywam. Gówno nie zrobicie. Ha, ha, ha. Gdzie są następni? Strasznie tam widzę strzelają, tylko ja nie wiem z kim. Nice. Następny tu. Yeah. Oj, granaty są nawet. Fragowe, ale... Ups. Zmiana broni. Tak. Tamten jeden uciekł, widzę. Ale ty mi nie uciekniesz. Tu. Zabić gnoi. Ja też muszę zreloadować. Poszukajmy jakichś następnych rzeczy. Tutaj chyba się da ammo uzupełnić. Niewiele jest amunicji w tych skrzynkach. Aha, muszę przytrzymać, no tak. Niewiele jest z nich amunicji może i, ale jednakowoż zawsze jest ammo. W ogóle, o właśnie, to można rozwalić. A gówno to dało. Bo tam i tak nikogo nie było. A, to w dół chyba, chłopaki. Dobra, to pomoże. Może tym? To pomoże. A, tutaj zeszliście ze mną. Pod nogi.
No, został mi ostatni. A i o to mi chodziło. Luck boss. O, są granaty. Full mam granatów. Przynajmniej tych. Bierzcie ich. Tamtych. Znowu nie mam amunicji. Do niczego. Nie będziesz się męczył, kolego. Zmiażdżę ci gardło butem. Dobra. Tutaj jest tu nowe granaty. Też niespecjalnie. AK-47. Kurwa, nikt z nich nie ma nic. Oni strzelają do mnie powietrzem. Bo ammo tu ciężko. Nie o to mi chodziło. Capture the turret. Mi się tam gdzieś, tak? Ups. Czekajcie. Musicie mi pomóc troszeczkę, chłopaki. Dobra. Gdzie? Aha, tu mi jakąś trasę wyznaczyło. Chciałem ją walnąć. Nie udało się. Sorry, chłopaki. Dobra, wszystko tylko przeładuję. Nie przeładowałem! No to możemy sobie napierdalać teraz. Wybuchy, kiwi, co tu się dzieje i w ogóle cysków tylko brakuje. Tu wszystko. Czekaj, czy tam szybę? Nie da się jej rozwalić. Tam następni wychodzą. Myślałem, że już w górę całą rozwaliliśmy, ale nie. Tu następny. Yeah, headshot. Z działka maszynowego. Z CKM-a, ale nieważne. Wybuchło to dzisiaj, czy nie? A co ja robię? Dobra, jest. Jest za dużo? No to użyjmy burzy piaskowej. Nice. Nie tyle co burzy, co... No tak, no Bóg nam pomógł. Co po prostu tony piasku za szybą. To jest jakiś pomysł, zawsze można rozwalić szybę. Jezu, jak te szyby wielkie. Dobra, chłopaki, nie marnujemy ammo. I normalnie idziemy. Dobra, tak jak myślałem, to będzie koniec tego chaptera. Zobaczę na zegarek. A! Jeszcze jeden rozegramy. Filmiki są takiej jakiejś słabej jakości. Gra jest lepszej jakości jak filmiki i te rendery. To jest dziwne. Ale cóż. Się co dziwić, jak ich Amerykanie próbowali zabić, to teraz będą chcieli, żebyśmy poszli. To poszli my. Chociaż ocaliliśmy ich życie, ale dla nich Amerykanin to już zabójca. Dobra. No właśnie, co tu w ogóle robić dalej? Co jest? I'm picking up something. You guys need to hear it. Patch it through. What is your name and designation? Agent Daniel, CIA. Good. Why did you and your men come to Dubai and attend? We're looking for survivors. Okay.
looks like he's telling the truth. We can begin. That's enough, Logan. Yes, sir. Can you trace the signal's origin? I already did. It's coming from over there. No to zaczynamy. Złapaj sygnał, tak, to tam. More than one, actually. If the 33rd's broadcasting this shit, it's for a reason. Think it's Pewnie tak. Po czym ja przechodzę? Jakiś most czy coś? Tyle słońca i... Wow! No to jest nieźle. Ej, kurde. Edge. Zrzucę je. Jedna poleciała. Signal's coming from down there. Way down. 33rd's dangling a long line. Ale jak to się stało? Notice is a trap. Absolutely. The whole city's gone crazy. Daniels might be our only hope of sorting this mess out. Przerąbane, jak to się stało? Popatrzcie, budynki po prostu zrobiły taką niby zasłonę i piasek nie przedarł się i zrobił się taki wąwóz, aż mam ochotę tam skoczyć. Wii, kurde, nie da się. Miałem nadzieję. To jest szkło, ale się widzę nie rozwala. To też nie. No to na linę, heja. Trochę jak w tym Mirror's Edge'u. Jezu, przycina się na tym. Gdzie się chłopaki? Kurde. Da się do nich strzelać. No nie. Nie powinno. Znaczy zawsze robią coś takiego, że nie da się strzelać do kompanów, ale tu widzę, że... Co mamy tu? Granatnik bez naboi. Super. Czekajcie. Nice. No i tak to się robi. Bierz jednego, bierz drugiego. To były takie sprawy w tych, jak był co-op, chyba w Call of Duty. Coś takiego graliśmy z Steve Voltem, no to... Było takie właśnie snajpienie i trzeba było sobie pomagać ten tego, tamten tego. Ja pierdolę, jak oni mnie zauważyli. Ładne headshoty tu siadają, widzę. Jeszcze tamtych. Dobra. Mogłem czarnego zaznaczyć, ale się nie udało. Dobra, bo ten faktycznie on... On będzie rzucał granatami. Okej. Okay. Jezus Maria. Trzech ludzi wpada do Dubaju, morduje najpierw jakiś gnoi, później morduje swoich kumpli i... Powierzą nas za jaja za to. Dobra. Marksmana dostaje cały czas. Ciekawe, czy może to się w multi przydaje, czy później. Ciak! Te, salto prawie zrobił. Nieźle. O, są granaty. Jezam mojej. Dobra, to mam full. To dostałem, dostałem. Dobra. Idziemy dalej. Kurde, chciałem w głowę, ale się nie udało. Są tam jacyś? Są. Dawać ich. Luz, dobra, biegnijmy. No tu tak będziemy się derpić i derpić i derpić. Nie ma po co. Dawajcie tam granaty. Co prawda stuntowe rzuciłem. Ciężko, wiecie, ten, nie kręcić kółkiem myszki, jak się chce na przykład zmienić broń. Jak wiadomo, że jest taka opcja, albo tak, nie wiem, przez przypadek nawet i... Co ten ma? O, jest M4. Jej, możemy nawet postepować. Kurde, następna burza piaskowa się zbliża.
Tu troszeczkę coś się zapadło. Tutaj rozumiem, była jakaś woda, czy coś. Kij wie tak naprawdę, co tam było. No, mamy nawet ammo. No, dawaj. Dziękuję. Nice, jest jakie headshoty, ja sadzę tutaj. Dobra. Tu jest jeszcze... Nie, to jest Lugo, dobra. No jest in fucking insane. O, Intel. Pyk. New itemy. Czekaj, czy Dobra, ale chciałem coś tam... mogę tylko ten, tak? Chciałbym... Cholera jasna. To było głupie. Granat rzuciłem tam. Ciul, bo chciałem do jakiegoś menu wejść, ale... Nie, cały czas mam to. Checkpointy, tutaj są intele. Nic ciekawego, dobra. Boże, tutaj jest właśnie ten. Nie wiem, czy wziąć sobie tego... M249, czy nie. Może nie. Nie specjalnie mi się przyda. Chyba taka broń. Bo to jest jednak karabin maszynowy, taki bardziej cięższy. Dobra. Take out the snipers? What? Super. A ja nie mam snajperki. O, teraz już mam, no też prawda. Co jest nieużyteczne? Na pewno to jest nieużyteczne. Dobra. Tak się zooma będzie włączać. Aha, przełącza się zooma, dobra. Dobra, widzę jakiś laser. Tam jest jeden. Szkoda, że... Dobra, to ty wybierz się ich, a ja sobie wezmę snajperów. Chyba, że ja mam wszystkich wytuc. Dobra. Nice. Reload. Może być reload. Skąd oni tu czaskają? Tu jest jeden. Tam jakaś zielona linia się stworzyła. Tego tu musicie mi zdjąć. Cześć. Terminator. Głowa mu odpadła. Ma jakiś, nie wiem, zarosło mu to od razu. Głowa mu po prostu wypadła stamtąd. Myślę, że to wszystko, czy jeszcze będą te snajpery? Bym sobie wziął tam to UMP. Kurczę, że nie da się tu wypaść. To było jak w Spider-Manie takim, kiedyś grałem w jakiegoś takiego starego strasznie Spider-Mana i tam dało się tak spadać. Mówiłem nawet o tym kiedyś w tym. No ale chyba się snajpera nie przyda, albo się przyda. Dobra, zostawmy, bo jest 15 naboi. Mówiłem nawet o tym... Kurwa, helikopter! Zmieńmy broń. Słaś! Mówiłem o tym kiedyś w Hard Reset, z tego co pamiętam. Dobra, tam możemy granat posłać w ogóle. Cześć. Gdzie ten helikopter? On tam gdzieś wisi w powietrzu, czy co? Tam widzę jeden kolo jest. Nice. Dobra, czapka mu spadła. A, snajper. Kurde, zmieniłem granaty zamiast broni. Jak zwykle. Nie, nie ten zoom. Teraz. Kurde, czemu nie mogę... Właśnie. Chuj, ja nic nie widzę, jakimś tom dostałem. Szczylojcie do nich. Dobra, spadła mu czapka. Trzeba opanować sobie zmienianie tych... Cholera, to jest chyba mój. O, fuck.
Muszę po heala mu, zrobić. To jest ciekawe. Jeszcze mi się to nie zdarzyło. Okej, okay, spoko. Może zmienię broń? Nawet nie wiedziałem, że taki system tu jest, że można ich healować, że oni mogą paść w ogóle. Jest to użyteczne. Ciekawe, czy gra będzie kontynuowana, jakby na przykład on mi zginął, czy w ogóle on może zginąć. Czy mi się właśnie skończyły? Tak. Właśnie mi się skończyły. Mówiłem, że wezmę sobie UMP, no to nie. Kurde, wszystko przeładować! Niech ich wał. Gdzie mi kto tu szczela? Dobra. Dobra. Widzę, jak jestem poważnie ranny, albo na przykład zrobię headshota, to wtedy się to włącza. Zabiłem dwóch? Kurde, 15 naboi mi zostało? Super. To jest Adams. Rzucę im tam granat. Ja zdejmę snajpów. Cholera, muszę teraz tego ratować. Było, w ogóle tak to była tą broń. O, wezmę sobie ją. No one's give a fuck. Aha, jemu to leci, ja muszę go schilować. Walcie się wszyscy. Dobra. Jakbym doszło do końca, no to by mi zginął. Pewnie by gra się przerwała, tak sądzę. No i wymordowaliśmy kolejny oddział. Spoko, dobra robota. Weźmy to już, zmieńmy. No jednak to gówno ciężkie. Ciekawie jest... Mogę to przeładować? Strasznie ciekawie. Jakie dwie szyny mam z amunicją i... Ten nie ma. I jeszcze dodatkowe. Kurde, nie da się rozwalić, no trudno. Jej, naprawdę, widoki są zabójcze. Takie ście na piasku! Jakby tam, nie wiem, niewidzialne szyby były, które ten piasek utrzymują. Trochę dziwnie to wygląda, ale, fajnie, taki wąwóz się w sumie stworzył. Wszędzie piasek. Aha, to szkło. Z jednej ręki będę strzelał do nich. Co się będę martwił? Macie granat. Szkoda, że już nie mam. Wychodzicie, chłopaki? Tam jest, widzę, jeden. O, cześć. No i koniec z amunicją. Jezu, tu jest taki poważny brak amunicji, ale to jest faktycznie analogia do... W Bioshocku też cały czas brakuje i ammo, i... Znaczy w dwójce chyba już nie, ale w jedynce brakuje często ammo. Przynajmniej przez pół gry. No i Adamu to przede wszystkim. To Adamu to zawsze brakuje. No to nadchodzi, jak tak nadchodzisz. Znowu zajebista muzyka. Z nożem gnoidzie. Dobra, chyba nie żyje. Tu z Adams, okej. Okay. Następni idą. Jezu, tyle się tu dzieje. Wszędzie żołnierze. Ty, ale słuchajcie, to jest... To jest dobre. Po raz pierwszy nikt się nie może przyczepić, że... zawsze Amerykanie ratują świat i są święci i są bohaterami każdej gry i filmu. Tutaj zabijają sami siebie i też jest okej. Nikt teraz chyba już nie narzeka. To widzę, że moi się bawią snajperami. Chyba niefortunnie co zrobił.
A czy mam? O, mam granat. Nice. Chciałbym go wyrzucić z tego budynku. Dobra. Przeładujmy. Wow, dużo amunicji mam nawet do tego. W ogóle jakiś idiota leciał. Chyba miał snajperę wcześniej. Mu się skończyła. Snajperki to ja nie chcę. Chociaż, a co ja mam na drugiej broni? 13 pocisków na to. Nie za dużo. Nie, zostawię sobie może gdzieś... Właśnie, AK-47 jest już strasznie częste. Więc sobie zostawię póki co. Tyle ciał. Tyle amunicji mogłoby tu być, ale nie. No i co, mówicie, że teraz tam? No to heja. To dopiero linia trakcyjna, kurde. Po linach jeżdżą gnoje w te i we w te. Basen tu był nawet, wow. Kopnął go. Lulz. Ja cię. Fajne to. Fajnie się to ułożyło w ogóle. Cirque. Coś tam. Dobra, nieważne. Don't give a fuck. Lulz, to są małe kawałki, takie małe kawałki szkła. I to jest całe to wyklejone i są takie niebieskawe i odbijają to, co jest całe to miasto. Fajnie to wygląda. Dobra, chodźmy chłopaki. Moglibyście ruszyć dupę, żebym mógł tu, dziękuję, wejść właśnie. Co? Liar. Never spoke to him, but the colonel trusted him completely. Figure out why. Liar's Lair, przepraszam. Czyli siedlisko kłamców. Szukam Intela, ale nie ma chyba tutaj nic. Dobra, mam nadzieję, że to byłby koniec tego rozdziału. Nie? Co jest? Kick the door, bitch. Cóż. Za bramką numer 1 nie ma nic, poza wyschniętymi ludźmi. Przecież to są wyschnięci ludzie, jak to inny tu może żyć? Ten w ogóle ma oczy czarne. Ten też? Nie, ten ma okulary. Nie mogę strzelać teraz. Lulz. Jestem w jakimś hotelu, ale przypuszczam, że każdy z tych budynków to hotel. To? Ta. To było mądre. Ała! Wpręty zbrojeniowe. Ło, shit. Gdzie ja spadłem? No, kurde. Super. Nie wiem, czy ja mam coś robić teraz. Jezu, jak to wysoko. Zdążył linę. O kurde. Jestem prawie na dole. Jestem na dole! No tak, nie miałem co innego zrobić. Keep going down. Tak, zaliczyło mi checkpointa. Keep going down. Dobra, czyli w tym momencie przechodzimy na system... Wow! No nieźle. W tym momencie przechodzimy na system... Jesteśmy sami. The Pit! I w tym momencie zakończymy sobie kolejny odcinek. Reszta będzie w następnym. Proste. Dobra, no to nic. Żegnam się z wami. Dzięki za oglądanie. Zostawcie po sobie łapkę, jeżeli się oglądało. No tak, jeżeli się oglądało i się podobało, to zostawcie łapkę. Jezu, oni to zabiją! Dobra, jasne. No nic. No i co? Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.